Cześć, witam wszystkich po raz kolejny. Dzisiaj będę przynudzał troszkę o nawożeniu oraz niedoborach i nadmiarach mikro i makroelementów wśród roślin akwariowych, ale trochę inaczej, czyli ogólnie i po mojemu. Zacznę od wypisania makro i mikroelementów, jakie są potrzebne roślinom do życia, ale nie będę się skupiał na każdym z osobna, dlatego że oba rodzaje związków są kluczowe dla zdrowia rozwoju roślin i wszystkie składniki pokarmowe muszą być dla nich dostępne, ponieważ żaden składnik nie zastępuje drugiego. I tu przejdę do tego, co to w ogóle są nadmiary, niedobory i w jakich przypadkach występują. Żeby Wam to trochę przybliżyć i było to powiedziane językiem zrozumiałym, wezmę za przykład dietę. No właśnie, większość z Was zapewne wie, co to jest dieta i nie mówię tu o diecie odchudzającej, ale o diecie, do której powinniśmy stosować się w życiu codziennym, czyli dobrze zbilansowanej i dobranej do potrzeb naszego organizmu. Tak samo jest z roślinami. I na przykład sportowca można porównać do roślin szybko rosnących, takie jak heterantera czy dobrze wszystkim znana moczarka, a zwykłego szarego człowieka, który większość czasu spędza przy komputerze, można porównać do roślin wolno rosnących, takie jak anubias. Rośliny szybko rosnące szybciej pobierają składniki odżywcze i mają na nie większe zapotrzebowanie niż te wolno rosnące. Dla obu przypadków dieta zbilansowana jest na różnym poziomie, bo w różnym stopniu pracuje ich metabolizm. I taki sportowiec potrzebuje o wiele więcej składników odżywczych, dobrze zbilansowanych, żeby mieć dobre wyniki, ale jakby informatyk przyjmował taką samą dawkę, to się roztyje i zacznie chorować, czyli będzie miał nadmiar. I w drugą stronę, jak sportowiec będzie przyjmował tyle składników, co jest potrzebne dla zdrowia osoby o spokojnym trybie życia, to będzie miał coraz gorsze wyniki, czyli będzie miał niedobory i tak samo jest właśnie z roślinami. Nie zapominajmy o tym, że nadmiar i niedobór zawsze będą od siebie zależne, bo jedno bez drugiego po prostu nie występuje. I musimy pamiętać, że nadmiar jakiegoś składnika zawsze prowadzi do niedoboru drugiego i odwrotnie. Sztuka polega na tym, żeby jak najlepiej te składniki zbilansować. Bardzo łatwo można to porównać do słodzenia kawy. Jeżeli szklankę kawy słodzimy dwoma łyżeczkami, żeby nam smakowała, to nie znaczy, że będziemy słodzić taką samą ilością cukru, mniejszą filiżankę czy większy kubek. Proporcja nadal pozostaje ta sama, ale ilość składników się zmienia. Jest to oczywiście przykład i każdy z nas ma swoje preferencje. Tak jak różne preferencje mają różne gatunki roślin, szczególnie te, które pochodzą z różnych biotopów. Rośliny wiele błędów nam wybaczają, bo większość składników potrafią zmagazynować na gorsze czasy. Tak jak ludzie, ale pomyślcie na przykład, jak długo Wy pociągniecie na samej wodzie, jak skończy Wam się jedzenie. Jakiś czas na pewno, ale później zaczniecie powoli umierać z wycieńczenia. I rośliny mają tak samo. Większość początkujących akwarystów zapyta, co i ile czego mamy lać do swojego akwarium, żeby nie było niedoborów i nadmiarów, a rośliny pięknie rosły. I odpowiedź nigdy nie powinna być jednoznaczna, ponieważ na to wpływa naprawdę wiele czynników. Takich jak ilość i gatunki roślin, jakie mamy w zbiorniku, obsada, oświetlenie, podłoże i woda, jaką zastosujemy. Moim zdaniem nawożenie roślin zawsze, ale to zawsze powinno opierać się na własnym doświadczeniu. Jedni wolą testować wodę, bo jest to szybsza metoda dowiedzenia się, co znajduje się w wodzie, ale też droższa i można szybciej zareagować, zanim niedobory wyjdą na roślinach, a inni, tak jak ja, opierają się tylko na obserwacji swoich roślin i zwierząt. I na przykład w moim akwarium zwiększyła się obsada ryb żyworodnych, a co za tym idzie, także emisja np. azotanów, azotynów, mocznika i dwutlenku węgla i innych produktów przemiany materii. I o ile wcześniej nawożenie było dobrze zbilansowane, to w tym przypadku stosunek fosforu do azotu został zachwiany i pojawił się niedobór fosforu, który zazwyczaj pochodzi z rozkładających się resztek organicznych i pokarmu i jest niewystarczający. Ale jak to zbadałem? No właśnie, nie zbadałem, tylko zaobserwowałem. I nie będę zanudzał Was tutaj, jak wygląda każdy objaw nadmiaru niedoboru, każdego składnika po kolei, bo klucze do oznaczania są dostępne w internecie, nie trudno je znaleźć, a skupię się raczej na moim przypadku. Zawsze jest tak, że niedobory najłatwiej jest zaobserwować na roślinach szybko rosnących, bo najszybciej je nam pokażą. Na przykład u mnie pierwsze oznaki niedoboru fosforu pojawiły się na szybko rosnącej heteranterze. W tym przypadku doszło do brązowienia i zamierania końcówek liści i również ich opadania. Żeby ratować sytuację, zaopatrzyłem się w nawóz fosforowy, którego wcześniej nie podawałem, bo widocznie występował w odpowiedniej ilości w akwarium. Heteranterę natomiast praktycznie całkowicie wyciąłem, żeby łatwiej mi było obserwować rozwój sytuacji. Dopiero po około tygodniu niedobór pojawił się na hydrofilii korymbosie, u której blaszka liściowa zaczęła robić się fioletowa. W tej chwili fosfor podaję stopniowo, zwiększając dawkę i obserwuję odrastającą heteranterę. Ważne jest to, żeby po zmianie nawożenia obserwować młode odrosty roślin, w jakim tempie rosną i czy nie wykazują niedoborów. Bo na liściach, u których już zaobserwowaliśmy niedobory, proces jest już na tyle zaawansowany, że na pewno się nie cofnie. Czyli na przykład dziury w liściach się same nie zalepią. Ważną sprawą przy zmianie nawożenia jest to, żeby to
to robić stopniowo i od minimalnych dawek, ponieważ rośliny, jak i glony, mogą zareagować na zmiany po dłuższym czasie. Co do zbilansowania diety naszych roślin, to jest sprawa indywidualna, ponieważ jedni chcą, żeby rośliny rosły szybko, żeby można było je formować np. do konkursów, a inni chcą się cieszyć niezmienionym obrazem akwarium przez dłuższy czas. I tu muszę także poruszyć temat oświetlenia, ponieważ moim zdaniem to właśnie ilość i jakość światła jest kluczowym składnikiem limitującym, który wpływa na to, w jakim tempie rosną nasze rośliny. W tym przypadku chodzi o to, że mniej światła oznacza mniejsze zapotrzebowanie na mikro i makroelementy i wolniejszy wzrost, natomiast więcej światła przyspiesza wzrost roślin, ale to też zwiększa zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Musimy też pamiętać, że nawożenie lub nienawożenie zawsze będzie zależne od obsady akwarium. Bo o ile akwarium z dużą obsadą ryb nie będzie potrzebować dodatkowego nawożenia lub w minimalnym stopniu, to już do tego samego akwarium, które będzie tylko roślinne, bez żywych mieszkańców lub ich bardzo niewielką ilością, musimy dodatkowo podawać wszystkie niezbędne do życia roślin składniki. Ktoś powie, ale ja mam 100-litrowe akwarium tak jak ty, z takimi samymi roślinami, z takim samym oświetleniem i też mam 10 ryb, a nawożę tak jak ty i mi nie rośnie. No właśnie, ale to jakie są to ryby też ma znaczenie, bo na przykład 10 neonków wyprodukuje o wiele mniej produktów przemiany materii potrzebnych roślinom niż na przykład 10 pielęgniczek. Ważne jest też, jaką wodę stosujemy w naszym akwarium. RO, czyli wodę całkowicie jałową, czy popularną kranówkę. I trzeba pamiętać, że w każdym mieście skład wody jest inny. Poruszę jeszcze jedną sprawę, a mianowicie podłoże, czyli ziemia ogrodowa, substraty, czy zwykły żwir. Bo to też ma związek z nawożeniem. Planując akwarium, musimy zawsze wziąć pod uwagę, jakie rośliny będą w akwarium, bo na przykład rośliny rozetowe, takie jak kryptokoryny czy żabinice, większość składników odżywczych pobierają systemem korzeniowym z podłoża, czyli potrzebują bardzo zasobnego podłoża, natomiast takie rośliny jak rogatek, głębka, mchy czy inne rośliny pływające, składniki pobierają z toni i w tym przypadku nie ma sensu użyźniać podłoża. Na koniec dodam, że chociaż to wszystko wiem, to nie jestem w stanie uniknąć błędów w nawożeniu, bo nigdy nie jestem w stanie przewidzieć, w jakim tempie rośliny zareagują i który dokładnie moment wprowadzenia akwarium wziąć jako wytyczną. Dlatego nie powinniśmy się zrażać początkowymi problemami, tylko wyciągać jak najwięcej wniosków i poprawiać sposób prowadzenia akwarium. To wszystko, co chciałem przekazać w tym filmie. Jeżeli cokolwiek się dowiedziałeś z tego filmu, zostaw łapkę i zasubskrybuj. Jeżeli masz pytania, pisz w komentarzach. Do zobaczenia. Hej!